No co, tak jest narysowane, żeby tak robić! Bijesz mu oko, nie! Daj dziecku wygrać, nie bądź taka! Proszę bardzo, dziecko wygrało! Myślałam, że oni nagle zniknęli. I że ja się nagle obudzę i ich nie będzie, słuchajcie. Ej, wróć, wróć, wróć. Sean? Lunch is ready. Nie, ja też z moim. Biłam się na miecze, słuchajcie. I na ciupagi. To dzieciaki posprzątają! Gdzie jest mój dzieciak w ogóle? Dzieci od małego powinny być uczone porządku, więc on tam pójdzie i on to posprząta. Tak, wiem, że na górę, wiem. Przez przypadek tam wyszłam, słuchaj. Sean? What's up? It's Merlin. He's dead. He's dead and it's all my fault. No, it's not, Sean. Of course it's not your fault. I'd give anything if you could come back to life. You know, Sean, there's some things which just have to happen. Even if you don't want them to. It's not fair, Dad. It's not fair. I know. Wydaje mi się, że jest za głośno muzyka, za cicho dialogi. Mogę to zmienić? Głosy. O, żeby muzyka była troszkę bardziej cicho. Tak. I efekty też dajmy tak na 80. A głosy będą głośniejsze. Albo i nie. Albo się nic nie zmieni. Ja myślę, że ta kobieta coś ode mnie chciała. Pamiętam, że zawsze było dziwnie z tą muzyką, źle to wyskalowali, okej. Okay. Jason! Czy ja zgubiłam dziecko? Jason! 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 A to nie jest moje dziecko, tak? Jason! 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 To nie jest... Dlaczego on mnie nie słucha? Ja mogę jakoś biec do niego? W ogóle to jest moje dziecko, czy nie? Jason, you really shouldn't wander off like that, you know? Nie byłam pewna, słuchajcie, to moje dziecko. There's a lot of people in here. Please, Dad, can I have one? I really love. Nie lubię klaunów, strasznie nie lubię klaunów. Dad, come on. Okay, let's go buy a balloon. Great. Hey, champ, what's your name? Jason. Which balloon would you like, Jason? The red one. Here you go. That'll be $2, sir. Jason, wait for me. Wait for your dad, son. It's really crowded in here. A ja mam mu zapłacić, tak? Keep the change. It is impossible to try on a pair of shoes with this crowd. Where's Jason? Must be here a second ago. I bought him a balloon. I turned around and he just disappeared. Znaczy, to jest akurat wydaje mi się bardzo częste, Shiva. Dzieciaki jak coś czymś się zainteresują, nagle znikają. I'll go get him. I'll be right back. Co się zaczyna, że co, że dziecko straciłam? Jason!
Jason! Bez jaj! Balonik, balonik, szukajmy baloniku. Jason! Balonik, balonik, jest balonik. Gówniak sobie poszedł. Quick, I need to go downstairs now, or I'm gonna lose him in the crowd. Tutaj są schody. Tim Alter. Tim Ayero. Jason. 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 Watch it. Jason. Hey man. Jason. Hey man, are you nuts? What's your problem? Me is Jason. 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 Jeez, God, you really had me scared. Dokładnie. A jak myślicie, Ajem Bartosz? Strzelaj. Tam jest kolejny balonik, słuchajcie, lecimy tam. Boże, ale ludzi, masakra. A to też nie jest Jason chyba, tamten gówniak. Jason! Przecież nie poszedłby, słuchajcie, tam. Shit. Shit. Przegłosowali, chcieli po angielsku. Siema, Jakob. Ej, on mógł przeżyć? Słuchajcie, on mógł przeżyć? On nie mógł przeżyć. Bo nie chciał iść szybciej. Klauny, nie lubię klaunów tak bardzo mocno, nie lubię klaunów. Dobra, my musimy teraz gdzieś iść. Dziwkę z Alfonsem. A bo ja mam z nim jechać. Dziękuję, Hoku. Jaką sytuację z Pimperem? Nie wiem, kim jest Pimper ogólnie. To jest normalka, słuchaj, że ja zabijam wszystkich, wiesz? Nie, słuchajcie, ja naprawdę nie lubię klaunu. Co chodzi, pies? Jak smutna jest ta gra? Znaczy, Jakob, bo nie rozumiem za bardzo. Wcale, że nie, klauny są straszne. Ja bym dostała zawału. Ja naprawdę dostaję ataku paniki, jak widzę klauny. Okej, okay, smutna gra. Ale w jakich planach się coś zmieniło, Jakob? Odnośnie czego?
A żona mnie zostawiła? Czy nie? Sean, do you want to do your homework now? Please, Dad, let me watch TV a little while longer. We'll do it later. Grace has Sean this weekend. Seems zostawiła like go, tak myślałam. Na kolejne moje live'y, a to zobaczymy jeszcze. Tak, przegłosowali, bo chcieli po angielsku. Co ja masz, ej? Snack, homework, dinner, bed. Ja po raz pierwszy gram. Jeszcze nie wiem. Zobaczymy, czy będą w kulki. Tyle. Tak, dopiero zaczęłam. No co, to tak jest narysowane, żeby tak robić. Gra 10 na 10, to się cieszę bardzo. Heavy Rain. A co, mówisz, żeby lepiej po polsku grać jednak? Czekajcie, bo ja chcę jakiegoś snacka dla niego, dla dzieciaka wziąć. Nie mam tutaj snacka, żeby... Padłam z piżarni jakąś. Ma. Po polsku lepiej, Shay, tak? Poczekajcie. Dobra, macie ankietę, słuchajcie. No dzieciak zginął. Ja chcę snacka jakiegoś za tego dzieciaka. Nic nie ma. Dobra, słuchajcie, jest ankieta, tak? Dobra, nie wiem, czy to jest jakieś żarcie. To głosujcie w ankiecie, słuchajcie. Time for snack. Maybe Sean is hungry. No na pewno jest głodny, ale nie wiem, skąd ja mam wziąć tego snacka jakiegoś. Nic nie ma. Szafki, coś w szafkach. Mogę usiąść. Bo ja tu usiądę po polsku. Napisy damy w takim razie po angielsku. Proszę bardzo. Teraz chcę usłyszeć ten dubbing, słuchajcie. Ściemnia się. Lepiej włączę światło. O kuźwa! Jakie to dziwne teraz! Gdzie on ma coś zjeść? Właśnie nie mogłam otworzyć tej lodówki. To co? Pogadasz ze mną trochę? Ale o czym? Nie wiem, o tobie, o twoich kolegach. Nie za cicho jest? Nic ciekawego. Zrobić ci coś na kolację? Dzięki, nie jestem głodny. Okay. Nawet nie chcę jeść ani nic. A lodówki nie mogę otworzyć w tym momencie. Nic, ja już się nie da nic wziąć z lodówki. A nie, bo teraz ja mam też te napisy, mam ten po angielsku, dobra. No nic, weźmy po polsku fula, bo mi się będzie już mylić, słuchajcie, wszystko. Dobra, on sobie jest snacka, dobrze. Sean jeszcze nie odrobił lekcji.
Mamy jeszcze czas. Potem zajmiemy się pracą domową. Czemu wyłączyć telewizor bezczelnie? Mogę. Chcę pogadać. Już nie mogę z nim porozmawiać? Okej. Okay. Dalej ogląda. Nie, bo ja chcę mu powiedzieć, żeby szedł zrobić pracę domową, a on nie chce. Sean, odrobimy pracę domową? Tato, proszę, mogę jeszcze pooglądać telewizję? Nie! Potem, dobrze? Teraz idziesz robić lekcję. Myślę, że powinniśmy się od razu wziąć do roboty, żeby mieć to z głowy. A teraz weź plecak i usiądź w kuchni. Pomogę ci. Ja jestem stanowczym ojcem. Ale ja chcę lekcję zrobić. Cześć, koala. O, mogę usiąść, dobra. Dobra, nie wstajemy teraz. Teraz musimy mu pomóc z pracą domową, tak? Zobaczmy, jak Indy będzie wychodzić ze swojej bachory. Kiedyś Indy nie będzie miała bachoru. Wy mi wystarczycie, słuchajcie. Ale, ale słuchajcie, jest taka atmosfera w tej grze, taka... taka przykra bardzo. Taka mroczna. Jak widzicie, stanę sobie... No właśnie nie da się. Chciałam z nim porozmawiać tutaj, ale się nie da z nim pomóc. Ja mogę tu usiąść, no nie? Mieszkaj, ale on nie chce z nim rozmawiać. Widzicie, jak tutaj nie mam możliwości konwersacji z tym dzieciakiem. Jedynie co to mogę siedzieć i się na niego popatrywać. Albo wstać mogę. Tato, skończyłem. Mogę obejrzeć telewizję? O, teraz zobaczę jego pracę domową, tylko widzicie? Sama bym taką zjadła, słuchaj, dzisiaj przez was. Widzę, że się postarałeś. Możesz iść. Nie, nie robimy takich rzeczy, Ben. Bicie dzieci tylko wtedy, jak nikt nie patrzy. Znaczy, chyba jest jako... Ja ją mam na PlayStation, ale na Steamie chyba jest. Kolacja bez kolacji. Kolacja musi zjeść. Pora kolacji. Powinienem przyszykować coś dla Shona. Na Epiku jest. No to widzisz, na Epiku jest. Bo nie mogę wyciągnąć z lodówki. A to nie wiem. Ja mówię, ja dzisiaj tak wiecie, znalazłam ją na Playaku. Patrzę za free, to biorę, no nie? Czekaj. Ty TV ogląda. Na zdrowie. Dziś nie mogę zrobić do jedzenia. Panie, kolacja. Zgadza się dzięki temu, że Cesario wykupił PlayStation Plus dla Indy na rok. Widzicie, nic nie mogę zrobić. Chyba przeziębienie cię łapie. Sprawdzę, czy mamy w domu jakieś lekarstwo. Szkoła, zabawa, kolacja. Zrobić ci coś na kolację? Pewnie, tato, jestem bardzo głodny. No teraz dobra, jesteś głodny. Zobaczę, co mamy. Zawołam, jak będzie gotowe. Dobra, czyli mamy znaleźć leki, lekarstwa najpierw. W szafce w łazience powinny być jakieś lekarstwa.
Dobra, to chodźmy po leki najpierw. Jak znajdę łazienkę, słuchajcie. To nie jest łazienka, to jest jakaś ten. Tu musi być łazienka. A bo to jest toaleta, bo oni tutaj mają toaletę, w której, słuchajcie, nie ma umywalki i mają tu łazienkę, dwa różne pomieszczenia. I łazienka, rozumiem, że jest na górze? Czy tutaj? Tu jest, a nie, bo tu jest wejście na pewno, mi się wydaje. Tu jest chyba wejście do domu, no nie? Tak, tu jest wejście do domu, dobra. Muszę ogarnąć jeszcze moją przestrzeń. Zgadza się, gdyby nie cudowny Kesario, tej gry by nie było. No właśnie tak dziwnie trochę, no nie? Że nie mają umywalki w kibelku. No właśnie się myje ręce w łazience. Widzisz, że jak tak rozpalę wszędzie światło, to będę miała rachunki za prąd drogie? Siema, Oliwia! No właśnie, on nie myje rąk po sobie. Ja myję. O, tutaj może? Jakieś leki, czy naćpam dziecko czymś? Drugi kibelek, no, w łazience. Pewnie ten na dole jest dla gości, ale tym bardziej, moim zdaniem, goście tym bardziej powinni myć ręce. O, zobaczcie, teraz umyję ręce. Mi się jednorożec podoba. Ale zobacz, jakie ja mam fajne nowe. Widziałaś w ogóle? Obczaj to. Zawsze mi się Leo udał. Wyjść stąd. I nie wiem, którędy jest wyjście. Gaśmy światło. A, zapaliłam światło teraz, tak? Nie mogę już zgasić światła, które zapaliłam. Okej. No chyba, że tak. Bo Lunę zrobiłam taką grubszą, bo ona jest bardziej taka kudłata i ona nie ma szyi ogólnie, ale ona ma szyję w miarę. Plus Luna jest mniejsza od Leo. I ona tak nie dosięga do tego stołu. Proszę, weź to. Lepiej się poczujesz. Dzięki, tato. Dobra, czas przygotować kolację. Która jest godzina w ogóle? Jest 8, to i tak jesteśmy, słuchajcie, troszeczkę do tyłu. Bo on kolację powinien był jeść o 7, a powinien iść do spania o 8. Myślisz, że to rozwali mi grę całkowicie? Słuchajcie, bo nie mogę wejść do kuchni. O. Dobra, zjesz pizzę, czy roasted chicken. Pizzę. Będę dobrym ojcem. Najpierw muszę mu jedzenie zrobić. A dać mu zimną, czy włożyć gdzieś tutaj do mikrofali jakiejś? Mikrofali, Boże. No i zaraz niezdrowo. Sama mam ochotę na pizzę teraz, taką wiecie, z Biedronki. O, szybko. No, troszeczkę smutne, no nie? Jakaś taka zielona w środku jest ta pizza. Zjadłabym pizzę, słuchajcie. Jedzenie gotowe. Pizzę bym zjadła, słuchajcie. Włączysz telewizor, czy zostawisz go włączony? Zostawisz go włączony, oczywiście. Widzę. No śmieszny to jest! Hello there! Tordes, dziękuję ci za followka, witam cię w skromnych progach Windy, bardzo mi miło, siema, siema. A, ja z nim... A będziesz żonglował teraz? Powaga! Sorry, nie to. Ups! Nie moja wina, że ta pizza była zielona w środku. Dam radę, słuchajcie.
Kółko, kwadrat, kółko, kreska, nie widzę tego! Nie widzę, co ma za znaczek tam koło tej ręki! Muszę okulary kupić, słuchajcie. Kółko, kwadrat, kółko, kreska, narysuję tutaj pieska. Narysuję trójkąt, narysuję dwa. I już piesek oczka ma.